Dzisiaj ponownie zabieram was do lat 80., ale spokojnie, miłośników nieco bardziej aktualnych historii, pragnę uspokoić, że kolejna sprawa będzie już z XXI wieku, ale jeszcze na moment, pozwólcie, że przeniesiemy się do wieku ubiegłego. Anna i Bolesław znali się od podstawówki. Już wtedy byli nierozłączni, a pod koniec szkoły zaczęli chodzić ze sobą. Innymi słowy, zostali po prostu parą. Połączyła ich taka nastoletnia, pierwsza miłość. I mijały lata, a uczucie między nimi w ogóle nie przemijało. Wszyscy wokół mówili, że Anna i Bolesław są sobie po prostu przeznaczeni. Nieraz ktoś z ich znajomych marzył o takiej właśnie wielkiej miłości, od samego początku do końca. W końcu w 1984 roku para zdecydowała się wziąć ślub. I zawarcie związku małżeńskiego początkowo nic nie zmieniło. Jednak dwa lata później Anna poinformowała męża, że jest w ciąży. Była przekonana, że jej druga połówka ucieszy się na tę dobrą nowinę. Jednak Bolesław nie był zadowolony z faktu, że już niedługo zostanie ojcem. I tak naprawdę to właśnie ciąża zmieniła wszystko pomiędzy nimi. Mężczyzna zaczął coraz później wracać do domu. Czasem w ogóle nie bywał na noc. Tłumaczył się, że dużo pracuje. Jednak Anna bardzo szybko zorientowała się, że to wcale nie praca go pochłania, ale inne kobiety. Przez to zaczęło dochodzić między nimi do coraz częstszych awantur. I podczas jednej z takich kłótni Bolesław nawet uderzył swoją ciężarną żonę w twarz. Wkrótce na świat przyszedł ich syn. Bolesław udał się do szpitala po swoją żonę i przez pierwszy tydzień wydawać by się mogło, że mężczyzna nieco otrzeźwiał że może jak zobaczył swoje nowonarodzone dziecko, to wtedy coś w nim się zmieniło i jednak ucieszył się, że będzie miał przy sobie swojego ukochanego synka. Bardzo pomagał, prał pieluszki, chodził na zakupy. Jednak jego zaangażowanie i bycie dobrym ojcem i mężem nie trwało długo, żeby nie powiedzieć, że trwało zaledwie kilka dni, ponieważ już po tygodniu bardzo mocno ograniczył swoją pomoc. Za to zmogła się jego ogromna niechęć do syna. Irytowało go, że jego pierworodny płacze, krzyczy i nie daje mu spać. O to wszystko obwiniał oczywiście swoją żonę. No i w związku z tym Bolesław wrócił do stylu życia, jaki prowadził podczas ciąży Anny. Czyli rzadko bywał w nocy i coraz częściej nie wracał do domu. Natomiast jak już wracał, to za wszelką cenę unikał jakichkolwiek zbliżeń z żoną. W ogóle nie był dla niej czuły, nie chciał się z nią kochać. Kobieta dobrze wiedziała, że powodem musi być jakaś kochanka, ale w tamtym momencie to nie awantury były w jej głowie, tylko opieka nad synkiem. Z czasem Anne już nie interesowały tak bardzo zdrady męża, ale zaczęły ją bardzo niepokoić dziwne zachowanie, bolesława względem Piotrusia. Chociaż dziwne to chyba będzie nie do końca dobre słowo, wręcz nieco przerażające. Bolesław praktycznie w ogóle się nim nie interesował. A jeżeli już, to jego cała uwaga skupiała się na nieustającym karaniu chłopca. I tutaj mówimy zarówno o karaniu takim słownym, jak i fizycznym. Jakiekolwiek uczucia okazywał mu tylko przy gościach. Kobieta szybko zauważyła, że Piotruś boi się swojego ojca. Kiedy tylko mężczyzna pojawiał się w pokoju, ten już raczkujący chłopiec naprawdę uciekał. Trudno się dziwić temu maluchowi – jak niemalże codziennie, będąc zaledwie rocznym, dwuletnim wkrótce dzieckiem, dostawał pasem od Bolesława. Czasem nawet bez powodu, bo płakał, ale przecież tutaj mówimy o małym dziecku. Zresztą mężczyzna coraz częściej podnosił rękę również na Annę. Kobieta jednak nie skarżyła się nikomu, ani również nigdy nie poinformowała o tym policji. Dlaczego? Myślę, że tutaj też powód taki dość klasyczny. Po prostu się bała. Bała się, że mężczyzna spełni swoje groźby i jeżeli komuś powie o tym, co się dzieje w ich czterech ścianach, to Bolesław posunie się do najgorszego. A Anna żyła w strachu, nie tylko obawiała się o swoje życie, ale przede wszystkim o samego piotrusia. W końcu Bolesław nieraz krzyknął: Jeśli nie chcesz, że ją karcił Piotrka, to ty dostaniesz za to podwójnie. Kryzys w małżeństwie Anny i Bolesława coraz bardziej się pogłębiał. Mężczyzna zaczął otwarcie przyznawać się żonie do zdrad. Między innymi mówił o niejakiej Marioli, która akurat w tamtym czasie odbywała praktykę w jego zakładzie pracy. Jednak za każdym razem informował Annę, że kochała tylko ją, a te kobiety to jest po prostu przygoda. Zdraty sprawiały ogromny ból kobiecie. Teraz czuła, że jej mąż nie tylko znęca się nad nią fizycznie, ale również emocjonalnie. Jest 1988 rok. Pewnego przedpołudnia do mieszkania małżeństwa puka Andrzej. Nowy sąsiad, który wprowadził się do swojej już starszej i schorowanej ciotki. Drzwi otworzyła mu Anna, która właśnie skończyła rozwieszać pranie. Mężczyzna oczywiście przyszedł, aby się przywitać i przedstawić. No i właśnie po tym przedstawieniu się kobieta zaprosiła go do środka. I tak nagle spędziła z nim całe popołudnie na bardzo przyjemnej i miłej rozmowie. Wkrótce Andrzej zaczął bywać coraz częściej. Ale zaprzyjaźnił się nie tylko z nią, ale również z Bolesławem. Często w trójkę spędzali wieczory, grali w karty, gawędzili o różnych sprawach. W dniu poprzedzającym drugie rodziny Piotrusia Andrzej ponownie udał się do mieszkania małżeństwa. Odwiedził Annę akurat w czasie, kiedy Bolesław był w pracy. I to wtedy właśnie pomiędzy tą dwójką doszło do zbliżenia fizycznego. Kobieta niemalże od razu zaczęła żałować tego, co zrobiła. Że zdradziła swojego męża. W końcu wcześniej nigdy się to jej nie zdarzyło, a sama dobrze wiedziała, jak boli zdrada. W końcu ona została zdradzona wielokrotnie. Nadchodzą urodziny małego Piotrusia. Poza kilkorgiem bliskich osób pojawił się również Andrzej oraz jego ciotka. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, ale tuż po jego zakończeniu Anna nie wytrzymała. I podczas mycia naczyń przyznała się mężowi do zdrady. Ku zdziwieniu żony Bolesław zareagował spokojnie na te informacje. Dość szybko okazało się, że jego reakcja wynika z faktu, że po prostu on nie uwierzył w to swojej żonie. W końcu, w jego mniemaniu, kto by ją chciał? Jednak na zajutrz, w niedzielę, Bolesław od samego rana nie odzywał się do żony. Czyżby nagle do niego dotarło, że naprawdę mogło dojść do zdrady? Koło południa udał się więc po Andrzeja, którego zaprosił do swojego mieszkania. Chciał doprowadzić do konfrontacji. I tak, kiedy w trójkę stali w przedpokoju, zapytał: Czy to wszystko, co wczoraj usłyszał od Anny, jest prawdą? Po kilku minutach milczenia, Andrzej przyznał się do wszystkiego. Wówczas zapadła niezręczna cisza. Bolesław, który często przejawiał oznaki agresji, nadal był spokojny. Krzyknął tylko, że Anna musi wybrać jednego z nich. Kobieta była wówczas pewna, że woli pozostać przy Bolesławie. Kręczała i błagała go o wybaczenie. A w Bolesławie z minuty na minutę narastał coraz większy gniew. Nagle rzucił się z pięściami na Andrzeja, wywiązała się szarpanina, ale ostatecznie Annie udało się rozdzielić mężczyzn. Bolesław wybaczył swojej żonie. Oczywiście tylko i wyłącznie jak się okaże w teorii, ponieważ mówił, że wybacza, ale jego zachowanie skazywało na coś zupełnie innego. Każdy jej dzień zamieniał w koszmar. Niemalże codziennie ją bił, tług naczynia niszczył sprzęty i meble. Pewnego dnia poinformował żonę, że idzie odebrać sobie życie. I po tych słowach wyszedł z mieszkania. Kobieta wybiegła za nim, złapała go za nogi i niemalże leżąc na chodniku, błagała, aby tego nie robił. Wówczas mężczyzna chwycił ją z całej siły za barki i podniósł do góry. Zaprowadził ją do Andrzeja i ponownie nakazał jej zerwać z nim jakąkolwiek relację. To spotkanie nieco zdziwiło mężczyznę, ponieważ para nie miała ze sobą kontaktu od urodzin Piotrusia. Kochanek oczywiście powiedział, że dla niego to wszystko jest zrozumiałe i że on nie ma zamiaru nawiązywać ponownie jakiejkolwiek relacji z Anną, nawet koleżeńskiej. I po tej sytuacji atmosfera w domu małżeństwa nieco się poprawiła. Jednak pewnego dnia Bolesow oznajmił swojej żonie, że on w ogóle nie wierzy w to, że ona nie spotyka się z Andrzejem i po prostu podszedł do jednej szafy, do drugiej, wyrzucił jej rzeczy, jak i rzeczy Piotrusia i oznajmił, że ma opuścić na zawsze ich dom. Siłą wyrzucił ją i synka za drzwi, krzycząc jeszcze przez okno, aby ta szła do swojego kochanka. Anna z wlatkiem na rękach i powiedzmy z walizkami spakowanymi przez swojego męża nie miała się gdzie podziać. Dlatego też chcąc, nie chcąc udała się do jedynej bliskiej osoby, czyli do Andrzeja. Oczywiście ciotka mężczyznę, przypominam Wam, że Andrzej mieszkał ze swoją starszą ciotką, przyjęła Anny i Piotrusia pod swój dach. Andrzej i jego ciotka oraz małżeństwo byli sąsiadami, dlatego też z okien Bolesława i Anny było widać mieszkanie tutaj ciotki oraz jej bratanka. Dlatego też Bolesław przez cały czas obserwował przez okno, dokąd idzie jego żona. Kiedy zobaczył, że kobieta rzeczywiście udała się do Andrzeja, to po prostu wziął się za rozkręcanie łóżeczka Piotrusia i z właśnie z jego częściami w rękach udał się do mieszkania swojego rywala. Tam nakazał Andrzejowi, aby ten pomógł mu przetransportować resztę rzeczy żony i syna. I tak mężczyźni zaczęli przenosić wszystkie te rzeczy. Podczas jednej z takich tur, Bolesław nagle złapał Anny i siłą wyciągnął z powrotem do ich mieszkania, zostawiając jednak w mieszkaniu Andrzeja Piotrusia. W mieszkaniu zaczął drzeć ich wszystkie wspólne zdjęcia. Andrzej był bardzo zaniepokojony tą sytuacją, dlatego też pobiegł do domu małżeństwa. Bolesław widząc go, krzyknął tylko zabiera ją i wynoście się do diabła, po czym pobiegł do kuchni, wziął dwa widelce, którymi zaczął wymachiwać i groził, że zaraz wydubie sobie nimi oczy. Anna po raz pierwszy jednak nie zwracała uwagi na męża i pod opieką byłego kochanka skierowała się do domu Andrzeja. Jednak po drodze Bolesław wyprzedził ich. Ciągle wymachując tymi widelcami. Wtedy Anna zorientowała się, że jej mąż może chcieć skrzywdzić Piotrusia. Dlatego też biegła do pokoju, gdzie zostawiała wcześniej swojego syna i zobaczyła, że mężczyzna trzyma go na kolanach, a do jego brzuszka przystawia widelce, krzycząc, że zaraz pozbawi go życia. Ostatecznie mężczyznę udało się rozbroić, a Anna wymknęła się do kuchni, gdzie zażyła pod wpływem tego ogromnego stresu garść tabletek. Szybko została przewieziona do szpitala, gdzie zaaplikowano jej pukanie żołądka. Po powrocie ze szpitala, kobieta nie wróciła do Andrzeja, czyli do mężczyzny, który naprawdę ją kochał i był tym jej kochankiem i chciał z nią być, tylko do swojego męża. Liczyła, że te wszystkie wydarzenia spowodują to, że sytuacja w ich małżeństwie się poprawi. Ale nic bardziej mylnego. Bolesław cały czas nie wierzył w to, że nie ma kontaktu z Andrzejem, dlatego kłótnie i przemoc w ich domu były na porządku dziennym. W dodatku mężczyzna zaczął coraz więcej pić, a trunek płynący w jego żyłach prowadził tylko do coraz większych napadów agresji. Anna wówczas podjęła decyzję o skończeniu urlopu wychowawczego i powróceniu do pracy. Liczyła, że to może spowoduje jakąkolwiek poprawę w małżeństwie. W końcu będzie mniej przebywać w domu, będzie miała zajęcie, no i Bolesław też będzie miał pewność, gdzie ona jest. Może przez to będzie nieco bardziej spokojny i po prostu odpuści. Nadszedł luty 1989 roku. Pewnego dnia Bolesław wrócił z pracy, trzymając w ręku 11 butelek wysokoprocentowego trunku. Oznajmił żonie, że jeszcze dzisiaj ona zwaruje lub osiwieje, ponieważ zaraz przywiąże ją do krzesła i na jej oczach pozbawi życia Piotrusia, a potem skończy z nią. Po tych słowach odkręcił pierwszą butelkę przytnął ją do ust i długim haustem wypił jedną trzecią jej zawartości. Następnie żonie przyniósł kawałek papieru oraz długopis i nakazał spisać jej oświadczenie, że to ona sama wraz z synem postanawia odejść od Bolesława. Oczywiście po co było mu takie oświadczenie? No po to, że jeżeli pozbawiłby ich życia, to mając właśnie takie oświadczenie byłby niewinny, ponieważ policja na pewno by ich poszukiwała, a nie miała pojęcia o tym, co się naprawdę stało. Anna, która początkowo nie chciała oczywiście spisać tego oświadczenia, była na tyle przerażona, że zgodziła się napisać ten taki, no swoisty list pożegnalny. Kiedy w końcu Bolesław zdobył to oświadczenie, po prostu bez żadnego słowa wypchnął żonę i synka na zewnątrz. Anna była przerażona. Tym razem uznała, że sytuacja jest bardzo i to bardzo poważna. Dlatego też udała się w stronę mieszkania Andrzeja, aby z telefonu jego ciotki zadzwonić na policję. Jednak nie zdążyła dojść nawet do celu, kiedy Bolesław wybiegł za nią i wyrwał jej z rąk Piotrusia, a następnie jej samej wymierzył bardzo mocny cios, w wyniku którego kobieta upadła. Wstała i jeszcze próbowała się szarpać próbowała uciec wraz z Piotrusiem, ale jej mąż trzymał go na tyle mocno, że przestała stawiać opór i posłusznie wróciła do domu, bała się o życie swojego dziecka. W domu jeszcze kilkukrotnie mężczyzna uderzył zarówno ją, jak i Piotrusia. Swojego syna przez całą noc nie wypuścił z rąk, cały czas odgrażając się, że zaraz pozbawi go życia. Nadszedł poranek, Bolesław wytrzeźwiał i uspokoił się. Co prawda nie przeprosił swojej żony za swoje wcześniejsze zachowanie, zresztą trąd w ogóle mówić w takiej sytuacji o jakichkolwiek przeprosinach. Takie zachowanie było po prostu niedopuszczalne. Kobieta, jak zwykle rano, chciała odprowadzić Piotrusia do żłobka. Jednak wówczas Bolesław oznajmił jej, że tego dnia ma urlop i może spokojnie zająć się ich synkiem. Kobieta bała się, że może będzie chciał uciec razem z Piotrusiem, ale nie mogła zostać w domu, w końcu miała pracę. Bolesław też nie chciał słyszeć w ogóle o tym, że kobieta weźmie ze sobą syna. W końcu on przecież z ojcem ma takie same prawa i może, kiedy ma dzień wolny, zostać z Piotrusiem w domu. Dlatego też kobieta z duszą na ramieniu udała się do pracy. Jednak tam od razu po przyjściu wyznała zwierzchnikowi, że ma problemy rodzinne, wobec czego prosi o dzień wolny. Otrzymała go i od razu udała się do domu. Z powrotem dotarła po upływie niecałej godziny przed ósmą rano. Kiedy weszła do mieszkania, bała się najgorszego, ale z ulgą ujrzała Piotrusia bawiącego się na podłodze. W fotelu siedział Bolesław. Odetchnęła z ulgą, ale tego samego nie można powiedzieć o mężczyźnie, który na jej widok wpadł w furię. W momencie poderwał się z fotela i chwycił metalowy świecznik, którym rozbił kineskop telewizora oraz magnetofon, po czym nakazał żonie posprzątanie tego całego bałaganu. Anna nie protestowała. Jedną ręką zbierała wszystkie odłamki, natomiast drugą kurczowo trzymała Piotrusia. Liczyła na to, że pod pretekstem wrzucenia śmieci zdoła razem z synem uciec, i tym razem uciec już naprawdę. Wiedziała, że nie ma wyjścia. Niestety ten podstęp się nie udał, ponieważ Bolesław, może podejrzewał, jakie ona ma plany, a może potrzebował Piotrusia dalszego szantażu, wyrwał jej syna z ręki, a ją samą wyrzucił za drzwi. Anna, za wszelką cenę, próbowała wrócić do domu. Kopała w drzwi, krzyczała. Kiedy jednak okazało się, że Bolesław wcale nie ma zamiaru otworzyć drzwi, to popędziła do sąsiadów, aby ci wezwali policję. W tym samym czasie jeden z gapiów zobaczył, jak Bolesław wybiega z mieszkania. Anna jednak nie mogła powrócić do domu, ponieważ nie miała do nich kluczy. A Bolesław, wybiegając ze środka, po prostu zamknął za sobą drzwi. Dlatego też musiała ona poczekać kilka minut na przyjazd radiowozu. I tak po chwili, razem z funkcjonariuszami, weszła do środka. Po drodze bezładnie relacjonując im wydarzenia. Funkcjonariusze bez większych problemów sforsowali drzwi. I zgodnie z informacjami od naocznych świadków, rzeczywiście Bolesława nie było w domu. Natomiast w jednym z pomieszczeń na dywanie zobaczyli Piotrusia. Leżał na plecach, a obok jego główki znajdowała się duża plama krwi. Niestety chłopiec nie żył. Bolesław, czyli jego ojciec, kilkukrotnie rzucił nim o ziemię, tym samym pozbawiając go życia. Anna została zabrana w bardzo ciężkim stanie do szpitala psychiatrycznego, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Bolesław po pozbawieniu swojego synka życia wyjął z szafy bagnet, włożył kurtkę i buty i udał się na pobliski cmentarz. Tam podobno chciał skończyć również sam ze sobą, ale zabrakło mu odwagi. Wobec tego postanowił sam oddać się w ręce stróżów prawa, przyznając się do wszystkiego i składając obszerne zeznania. Ostatecznie mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Anna w tamtym czasie nadal przebywała w szpitalu psychiatrycznym. A ja po tej historii pozostaje z myślą, że tej tragedii można było uniknąć. I Piotruś mógłby dzisiaj być już Piotrem, dorosłym mężczyzną, który może teraz sam miałby swoją własną kochającą rodzinę. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam do usłyszenia.